Kontrwywiad RMF FM. Był sekretarzem generalnym Platformy, jest szefem SD, Paweł Piskorski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czuje się pan jak ktoś, kto zabrał Olechowskiemu prezydenturę przed nosa? Wprost przeciwnie. Mam nadzieję, że będę czuł się za parę miesięcy w taki sposób, jako ten, który dołożył swoją malutką cegiełkę do prezydentury Olechowskiego. Czy wolałbym być prezydent makerem, a nie prezydent obsujem? To po pierwsze każdy by chciał, a po drugie ja bym chciał, żeby Andrzej Olechowski był prezydentem, bo uważam, że ze startujących kandydatów jest najlepszy. Ja pytam o zabranie sprzed nosa, bo to pan go wyciągnął z Platformy Obywatelskiej. Gdyby tam był, wystartowałby w prawyborach i dzisiaj miałby prawie pewną prezydenturę w kieszeni. Gdyby tam był, Donald Tusk, zazdrosny o swoją władzę w Platformie i przewidujący możliwe scenariusze, nie dopuściłby go do żadnych prawyborów, a prawybory... Nie, dlaczego by go nie dopuścił? No bo nie dopuścił, bo dopuścił tylko bezpiecznych dla siebie. To Tuskowi za różnica, czy Komorowski, czy Olechowski? Zasadnicza różnica. No, Bronisław Komorowski nie stworzy przeciwko Donaldowi Tuskowi frakcji w Platformie i nie będzie mówił pełnym głosem przeciwko liderowi. Taki jest Bronisław Komorowski, lubimy go i szanujemy, ale taki jest w sprawach politycznych. Olechowski jest po co miałby tworzyć frakcję? Olechowski jest człowiekiem, który potrafi trzasnąć pięścią w stół i z całą pewnością dla Donalda Tuska nie byłby wygodny i jestem pewien, że nie byłby dopuszczony do żadnych prawyborów, a w ogóle nie wiadomo, czy wtedy prawybory by się odbywały. Takiego Komorowskiego lubimy, mówił pan, czyli rozumiem, że gdyby pan był w Platformie wybór Komorowski-Sikorski oczywisty, Komorowski. Znaczy, jeśli ja bym był w Platformie, to pewno w tej Platformie też byłby Olechowski, więc wtedy też nie miałbym tego dylematu. Były takie czasy, że pana nie było w Platformie, Olechowski był. Uważam, że w sensie kompetencji osobistych do prezydentury Rzeczypospolitej najlepszy jest Andrzej Olechowski, a Bronisław Komorowski, no tak jest mniejszym złem z tych dwóch, ale co z tego? Nadal uważam, że Andrzej Olechowski ma szansę. Ale Komorowski był pańskim sojusznikiem w Platformie. Wy razem knuliście, że tak powiem, partyjnym językiem. Absolutnie nie traktuję naszej relacji z Bronkiem jako sojuszniczą, natomiast uważam, że się dobrze porozumiewaliśmy, ja go szanuję i mam nadzieję, że z wzajemnością i uważam go za rozsądnego człowieka. A większość Platformy... Ale słabszego prezydenta niż Olechowski. Większość Platformy postawiła na niego, bo wąska wędy i długi staż? Dlatego, że Radosław Sikorski był ciałem obcym, nowym w Platformie i dlatego, że jest Bronisław Komorowski jest kandydatem bezpiecznym. A proszę zwrócić uwagę, mieli do wyboru tylko tych dwóch. Nie było prawy wyborów naprawdę. Czyli nie było wolnych wyborów, tylko było w dwóch namiestników. No ale dzisiaj mówią, że dlatego była niska frekwencja, bo gdyby Tusk był, to by postawili wszyscy na Tuska i mieliby po co głosować. Jakby Tusk był i to by nie było żadnych praw wyborów, bo Tusk nie zaryzykowałby tego, że część Platformy odmówiłaby mu poparcia. A uważa pan, że Sikorskiemu teraz będą wbijać nóż w plecy? Czy wręcz przeciwnie, hodować go? Nie, ja uważam, że Sikorski wzmocnił swoją pozycję i że stał się jedną z kluczowych postaci Platformy i dobrze, bo jest dobrym ministrem spraw zagranicznych. A powie pan szczerze i z nutką zazdrości, znowu im się udało? Prawybory? A to zobaczymy dopiero. To znaczy na pewno ten spektakl medialny był świetny, bardzo, bardzo sprawny taki w sensie technicznym, ale jakie będą skutki długofalowe prawyborów, to jeszcze zobaczymy. Po pierwsze jest skutek oczywisty, to znaczy pokazanie, że pół tej partii jest fikcyjne. No właśnie, kto tak rozdał te struktury? To pan jako sekretarz generalny weźmie na siebie odpowiedzialność za to? Były sekretarz? No nie, bo moje struktury były prawdziwe i moje struktury były, rzeczywiście prowadziły Platformę, wydaje mi się, w tym najtrudniejszym okresie. Jestem z tego dumny. To znaczy jak ja przestawałem być sekretarzem generalnym Platformy w 2004 roku, to było około 15-16 tysięcy członków. Teraz jest 44, przy czym uważam właśnie, że większość tego naboru w Platformie, proszę zwrócić uwagę, to nie są ludzie z trudnych czasów. To są ci ludzie, którzy przyszli do partii władzy. Ale i taka jest dzisiaj niestety większość Platformy. Rzeczywiście da się, jak robi to Palikot, zwalić za to wszystko winę na Schetynę? Nie za wszystko, ale na pewno za to, że wygodniej było dla sekretarza generalnego Grzegorza Schetyny utrzymywać fikcję znaczącej części struktur Platformy, która wyszła teraz. Przecież proszę zwrócić uwagę, Schetyna był przeciwny prawyborom. On być może się domyślał tego. Wiedział, czym to być pachnie. Może się domyślał tego, czym to się skończy. Czy Palikot celnie trafia dzisiaj? Palikot z całą pewnością celnie trafia. Jest spuszczony po dwóch chyba tygodniach poszczenia i nie wypowiadania się publicznie, więc sądzę, że będziemy mieli spektakl teraz. Chociaż z drugiej strony ja mam takie wrażenie, jakby on trochę walczył o życie dzisiaj tymi oskarżeniami na prawo, na lewo. Dzisiaj mówi, że będzie kandydował na szefa Platformy. Czy chyba coś się dzieje złego? Janusz Palikot w ogóle przyjął taką formułę, w której jego pozycja jest wyłącznie radykalna. To znaczy albo gra o najwyższą stawkę, typu wiceszef partii, albo o to, że przegnie i zostanie wyrzucony. Więc nie jego policzone, czy wręcz przeciwnie? Wydaje mi się, że skoro tolerowano tak wiele jego występów, to i teraz tolerancja Donalda Tuska będzie bardzo duża. Dzisiaj mamy tak. Komorowski 38%, mniej więcej
21%, Kaczyński, Olechowski i Szmajdziński po 4-5. Wydaje się, że walec Platformy i PiSu zgniecie każdego kontrkandydata w tych wyborach. Są też oczywiście inne notowania, w których Olechowski ma 15, ale ja nie kłócę się o notowania. Uważam, że ma pan rację, że istnieje w Polsce niebezpieczeństwo, że walec tych dwóch partii wszystko miażdży. Ja uważam, że to jest niedobrze, w związku z czym wszystko zrobię, żeby tak nie było w Polsce, żebyśmy mieli tylko do wyboru panów od Kaczyńskiego albo panów od Tuska. A czy dziś toczą się jakieś rozmowy, żeby tym dwóm walcom przeciwstawić jeden w miarę silny walec trzeciego kandydata? Wszyscy rozmawiają ze sobą i wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne. Ale są rozmowy między Olechowskim i Szmajdzińskim? Co poradzić? Nie wiem, czy panowie się widzieli, ale już tam rozmawiają? Z całą pewnością wiele osób rozmawia, co poradzić w sytuacji, w której rolą na przykład Jerzego Szmajdzińskiego z całym szacunkiem może być wyłącznie na przykład odebranie tych głosów, których będzie brakowało Olechowskiemu do drugiej tury. Jest wizja porozumienia Olechowski-Szmajdziński, czy takiej wizji dzisiaj nie ma? No, wizja w sensie, jakby to mogło wyglądać wstępna jest, ale nie ma dzisiaj okoliczności. Ale jeśli toczą się rozmowy na temat tych okoliczności? Jeśli te okoliczności by się pojawiły, to dopiero w maju, kiedy się ustabilizuje ten peleton. Przecież my, proszę zwrócić uwagę, jeszcze żyjemy zaledwie w parę dni po tym, jak kandydat Platformy jest na tej liście. Ja nie sądzę, żeby do tych poważnych rozmów można było wrócić wcześniej jak w maju. Nawet Olechowskiemu z tym 5% poparciem wyskrobie pan i da 13, czy 15, czy 20 milionów na kampanię? Nie, będę może pan 12. Będę starał się wspierać Andrzeja Olechowskiego, jak będzie to możliwe, natomiast oczywiście nie wiem, jakie będą możliwości. Zobaczymy w trakcie kampanii. Są już jakieś pieniądze na koncie SD? Są oczywiście pieniądze. Ile? Na koncie SD. W tej chwili nie powiem panu rachunku, ale jest kilka milionów z całą pewnością na koncie SD, których oczywiście nie ma jak w tej chwili uruchomić na kampanię wyborczą, bo jak pan doskonale, pan wie doskonale, a mnie pytał podchwytliwie, to oczywiście teraz nie można żadnych pieniędzy na kampanię. Ja wiem oczywiście, że dzisiaj Olechowski wydaje z własnej kieszeni, ale jak się zacznie kampania SD, da Olechowskiemu ile? 10 milionów? Na pewno nie złożę takiej deklaracji w tej chwili, ale będziemy starali się wesprzeć go tak, jak to jest możliwe, jak, żeby ta kampania jak najbardziej się rozwinęła. No ale jak to tylko możliwe? No czy to jest będzie milion złotych, czy raczej 10 milionów? Więcej jak milion, mniej jak 10. Panie redaktorze, no niech pan się zlituje. Przecież to nie ten czas jeszcze w ogóle. A poza tym w tej sprawie nie będę robił ogłoszeń. Nawet jak kocham RMF, to nie na waszej antenie to będę robił ogłoszenia w tej sprawie. Zlituję się nad panem i skończę tę rozmowę. Paweł Piskorski, dziękuję bardzo. Miłego dnia, dziękuję.